A my wszyscy, odkrytym obliczem w chwale Pańskiej, jako w zwierciadle się przypatrując, w to wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, tak jak od Ducha Pańskiego. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. Chrześcijanin jest listem Chrystusowym. Apostoł Paweł znajdował się w stresujących sytuacjach. Jest o tym napisane w innych fragmentach tego samego drugiego listu do Koryntian. Ponad miarę i ponad nasze siły byliśmy obciążeni tak, że zaczęliśmy wątpić i o życiu, ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 8 do 9 wersetu. Pomimo zewnętrznych niebezpieczeństw, apostoł Paweł nie słabnie ani nie zniechęca się. Zamiast tego widzi siebie utożsamionego w świadectwie ze zwycięskim Chrystusem. Chwała niech będzie Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i objawia wonność poznania Jego przez nas na każdym miejscu. Drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 14 werset. Przez postępowanie i głoszenie Pawła wznosiła się ku Bogu słodka woń Chrystusa. Apostoł Paweł, który nazywał siebie największym z grzeszników, stał się najodpowiedniejszym naczyniem, które Bóg użył do rozprzestrzeniania się, chwały Bożej w obliczu Pana Jezusa Chrystusa. Tak dowiadujemy się z drugiego listu do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. Tylko Bóg może spowodować taką zmianę w życiu człowieka. To, co Bóg uczynił w apostole Pawle, czyni również w każdym z nas, którzy uwierzyliśmy Chrystusowi i Jezusowi. Bóg przez swojego Ducha wypisuje Chrystusa na naszych sercach. Jesteście listem Chrystusowym, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serca. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 3 werset. Prawo nie mogło tego zrobić. Prawo było napisane na kamiennych tablicach i wyrażało to, czego Bóg sprawiedliwie wymagał od człowieka. Mogło jedynie powiedzieć człowiekowi, co powinien zrobić. Prawo nie mogło go zmienić ani dać mu siły. Chrześcijanin to taki człowiek, który otrzymał nowe życie w Chrystusie Jezusie Panu. Chrześcijanin ma nową naturę, która rozkoszuje się tym, co jest z Boga. Duch Święty mieszka w wierzącym i zajmuje serce z Chrystusem, który teraz zasiada na prawicy Boga. Gdy patrzymy na chwałę Pana Jezusa Chrystusa, następuje przemiana, która zmienia nas na podobieństwo Chrystusa. A my wszyscy odkrytym obliczem w chwale Pańskiej, jako zwierciadle się przypatrując, w to wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, tak jak od Ducha Pańskiego. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset.